Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 23. I w tym odcinku razem z Olgą Kozierowską rozmawiamy o tym, co nas, kobiety, powstrzymuje przed tym, żeby sięgać po to, czego chcemy w życiu. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystali. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów wiesz, że moją ogromną misją jest to, aby każdy z nas odnajdywał swoje talenty, swoje wartości i w oparciu o to budował swoją własną ścieżkę. Że tak bardzo właśnie w tych wszystkich działaniach zależy mi na tym, żeby każdy z nas żył prawdziwie i odważnie. I w 2018 roku podjęłam się inicjatywy organizacji ogólnopolskiej konferencji Zarządzaj własnym talentem. Była to konferencja online, w której wzięło udział ponad 2000 osób. I w 2019 roku, czyli teraz, kiedy tego słuchasz, postanowiłam zrobić rzecz następującą. A mianowicie postanowiłam udostępnić każdemu z Was nagrania, które były właśnie z tej konferencji, dlatego że opinie na temat tych nagrań były tak fantastyczne, że aż żal trzymać to w szufladzie. Dlatego też to, co będziesz słuchać przez kolejnych kilka edycji tego podcastu, to są właśnie wywiady z konferencji Zarządzaj własnym talentem. Mam nadzieję, że słuchając podcastu 21 i 22 podcastów konferencyjnych już wiesz, czy zakładać własną firmę, czy jednak pozostawać na etacie. Już też być może wiesz, co zdiagnozowałeś, czy zdiagnozowałaś u siebie jako Polaka, co może Cię powstrzymywać przed osiąganiem sukcesów. To był wywiad z Sean Vanderburg. A to, co dzisiaj przed nami, czyli kolejny podcast konferencyjny, podcast numer 23, to jest wywiad z fantastyczną kobietą, z Olgą Kozierowską, która chyba swoje życie poświęciła właśnie kobietom. I z Olgą Kozierowską będę rozmawiać o tym, co nas kobiety powstrzymuje przed osiąganiem tego, na czym nam w życiu zależy. Za moment posłuchasz wstępu konferencyjnego i dowiesz się, dlaczego Olga Kozierowska jest na tej konferencji i dlaczego właśnie o takim temacie rozmawiamy. A już też od razu zapowiadam, że za tydzień posłuchasz podcastu, co to znaczy być talentem w firmie i mieć silną pozycję na rynku pracy. Witam Cię serdecznie, z tej strony Ela Krokosz i chciałam Ci zapowiedzieć kolejny bardzo ciekawy temat naszej konferencji zarządzania własnym talentem. Dzisiaj może jeśli jesteś słuchaczem i nie jesteś kobietą, to możesz pomyśleć, że może ten temat nie do końca jest dla Ciebie, ale i tak ogromnie Cię zachęcam do tego, żeby go wysłuchać, bo mimo, że może jesteś mężczyzną, to i tak znajdziesz tutaj wiele, wiele rad. Ale nie będę ukrywać, że ten podcast jest szczególnie dla kobiet, bo w tym podcaście będziemy mówić o tym, co nas, kobiety, powstrzymuje, aby osiągać więcej. I co byśmy na ten temat mogli poszukać odpowiedzi, to chciałam do tego podcastu zaprosić znowu osobę, która nie tylko jest dla mnie przykładem osoby, która jako kobieta osiąga fenomenalne sukcesy, ale chciałam właśnie zaprosić kogoś, kobietę, która mogłaby w trochę w szerszej perspektywie na to spojrzeć. I pomyślałam, że Olga Kozierowska, która jest właśnie gościem tego podcastu, to jest idealny ekspert w tej dziedzinie. Dlaczego? No, z jednej strony, tak jak powiedziałam, ona zdecydowanie dla mnie jest przykładem kobiety sukcesu, bo jak też usłyszysz w podcaście, bardzo ładnie zawracała ze szczytu, który okazał się niewłaściwym szczytem. Ale też dla mnie to, co jest bardzo cenne, to to, że Olga zna aspekty związane z sukcesem dla kobiet poprzez to, że z bardzo wieloma kobietami współpracuje. Jak sama mówi o sobie, jest bizneswoman, jest dziennikarką, jest trenerem biznesu i ekspertką od życiowych zmian.
nie mogliśmy mieć lepszego eksperta w tym panelu. Dlaczego jest dziennikarką? Bo być może właśnie znacie ją z Radia Chili Z, w którym pracuje i prowadzi swoje audycje. Ja pamiętam ją jeszcze z czasów Radia PIN, kiedy prowadziła bardzo słynny program Sukces pisany szminką. I to mnie bardzo inspirowało, kiedy mogłam słuchać historii wywiadów z kobietami, które właśnie w tym świecie biznesu bardzo męskim osiągały fenomenalne rezultaty, prowadząc swoje firmy. Jak mówi też, stworzyła ten sukces pisany szminką, dlatego że miała do tego wielką pasję, miała poczucie misji. Na dzień dzisiejszy jest to chyba jedna z pierwszych, jedna z chyba z najbardziej popularnych instytucji, która wspiera kobiety w realizacji ich pasji, w osiąganiu sukcesów. Napisała też książkę kilka lat temu, Sukces pisany szminką, w którym opowiada między innymi o swojej drodze. I to jest także bardzo, bardzo inspirujące. O to nie ukrywam, pytałam ją także w tym wywiadzie. Olga jest też mentorką w programach Vital Voices, czyli takim programie mentoringowym dla wielu osób. Jest także mentorem w startupach, także naprawdę od podszewki zna, w jaki sposób ludzie, a szczególnie też tutaj z naciskiem na kobiety, budują swoje sukcesy. Ona też razem ze swoimi ludźmi w ramach swojej fundacji Sukces pisany szminką prowadzi konkurs na Bizneswoman Roku od ponad 7 lat, gdzie właśnie nagradzają kobiety w wielu kategoriach te kobiety, które ich zdaniem, ale też zdaniem tych, którzy na nie głosują, są zdecydowanie przykładem sukcesu. O czym usłyszysz w tym podcaście? O wielu ciekawych rzeczach, ale pozwól, że Ci słów kilka zdradzę. Będziemy między innymi mówić o tym, skąd wiedzieć, że jesteś na dobrej drodze zawodowej, skąd wiedzieć, że musisz znowu skręcić, zawrócić, jak znaleźć swoją misję i też pytanie, czy to jest typowe dla kobiet, że potrzebują misji, czy to jest po prostu typowe dla każdego człowieka. Będziemy mówić, co nas kobiety tak naprawdę właśnie powstrzymuje przed osiąganiem więcej, przed wykorzystywaniem naszego potencjału. Będziemy mówić, jak definiować sukces, będziemy mówić o tym, czy jest różnica w definiowaniu sukcesu przez kobiety i przez mężczyzn. Będziemy też mówić o tym, co mają w sobie kobiety sukcesu, jakie przekonania warto w sobie mieć, bo to zdecydowanie pomaga osiągnąć to, na czym zależy. Będziemy też mówić o porównywaniu się do innych, czy warto, czy nie warto, oraz jakie są takie trzy największe trudności w budowaniu własnego biznesu, z którymi właśnie spotykają się też kobiety. Z ogromną przyjemnością zapraszam Cię właśnie na ten podcast, w którym to Olga Kozierowska podzieli się swoim fenomenalnym doświadczeniem, co nas, kobiety, powstrzymuje przed tym, aby osiągać więcej. Do usłyszenia, Ela Krokosz. Witaj Olga, cieszę się ogromnie, że zdecydowałaś się na udział w konferencji Zarządzanie własnym talentem. Ja może tak słów kilka tylko Ci powiem, że idea właśnie była taka, żeby trochę pomóc ludziom spojrzeć na siebie jak na talent i zacząć brać trochę życie w swoje ręce. I ta konferencja nie jest ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, nie jest dedykowana specjalnie dla kogoś. Jest tak naprawdę dla każdego, kto chce się nauczyć zarządzać swoim talentem. Choć powiem, że w 95% osoby, które na dzień dzisiejszy są zapisane, to są kobiety. Także to jest o tyle ciekawe, że my się tym zajmujemy. Tak, bo Pan zawsze lubi się rozwijać i rzeczywiście częściej inwestuje czas w szkolenia i tego typu inicjatywy. No właśnie, pytanie, nie? Czy częściej inwestuje, czy że tak powiem, ciągle czuje, że ma niedosyt albo braki i dlatego w siebie inwestuje? To już różne są powody. Inna sprawa. No właśnie, w tej konferencji jakby mamy ileś tam tych modułów. Zaczynamy od tego odkryć, co chcesz robić w życiu. Mówimy też o tym, jak zawracać czasami, no bo czasami, żeby pójść swoją drogą, trzeba zawrócić. I mamy też taki moduł, właśnie dlatego bardzo mi zależało, żebyś ty się w niego zaangażowała, który jest generalnie o tym, co nas w ogóle ludzi powstrzymuje przed tym, żeby osiągać więcej, lepszy sukces, żeby mieć odwagę pójścia swoją drogą, realizować swój potencjał. I w tym module, co nas powstrzymuje, ja go trochę podzieliłam na dwa podmoduły. Jeden podmoduł to jest taki, o którym my dzisiaj będziemy rozmawiać, który będzie mówił trochę z perspektywy kobiecej. Czyli będzie mówił o tym właśnie, a co nas kobiety powstrzymuje. A drugi moduł będzie, co nas Polaków powstrzymuje. I tutaj zaprosiłam Sean, która jest Angielką i dużo pracuje jakby z nami Polakami i ma bardzo ciekawe takie spostrzeżenia właśnie, tak trochę z perspektywy właśnie obcokrajowca, który patrzy na nas jako na Polaków. Także dzisiaj będziemy mówić o tym, co nas jako kobiety powstrzymuje i
bardzo bym właśnie była ciekawa twojego tutaj postrzegania tej sytuacji i o tym będziemy trochę sobie dzisiaj rozmawiać. Dobrze. To jak wiesz, przygotowałam sobie kilka pytań, ale oczywiście chodzi o to, żebyśmy też trochę weszły w to, jakby poczuły, w którą stronę musimy pójść. Także jeżeli jest coś, co nie jest w ramach moich pytań, absolutnie dobrze, możesz, wiesz, odpowiadać. Ale chciałabym, jakbyś, Olga, mogła trochę się przedstawić. Oczywiście są informacje na twój temat na stronie. Myślę, że wiele osób cię zna. Ale tak gdybyś mogła jakby w takim wielkim skrócie trochę opowiedzieć o swojej drodze. No, nazywam się Olga Kozierowska. Myślę, że takie jedno zdanie, które miałabym mnie gdzieś sklasyfikować, to mogłabym powiedzieć, że jestem taką ekspertką od życiowych zmian, właściwie Wańką Wstańką. Mam takie poczucie, że moim największym talentem jest to, że co mnie nie zabije, to mnie wzmocni i że właściwie umiem i nauczyłam się też poprzez to, w jaki sposób doświadczało mnie życie, skupiać się na rozwiązaniach, nie na problemach i że generalnie niewiele rzeczy jest w stanie mnie wywrócić. Myślę, że jedyne, które by mnie wywróciły, to są te związane z moimi dziećmi, dlatego nie nazywam ich na głos. Natomiast te związane z zawodową moją ścieżką nie są w stanie mnie wywrócić. Po prostu. Jestem w stanie podnieść się ze wszystkiego. I to jest ten mój talent, jeżeli miałybyśmy mówić o talentach. I ważne jest, żeby się sobie przyglądać, bo wtedy ten talent możemy odkryć i nie szukać go tradycyjnie w artyzmie, sporcie, bo nam się wydaje, że talent to tylko do rysowania, malowania, tańczenia, śpiewania, szybkiego biegania, gotowania i tak dalej. Nie szukamy tych takich podstawowych cech, bo nam się to wydaje takie normalne. Warto jest czasem też zapytać innych, bo inni postrzegają te nasze talenty jaskrawiej, dlatego że to, co jest nam dane i dla nas naturalne, wydaje nam się właśnie normalne. Czyli nie postrzegamy tego jako coś wyjątkowego. A jak zapytamy ludzi na zewnątrz, to nagle okazuje się, wow, rzeczywiście, ja to tak traktuję jako taką normalność, bo właśnie przychodzi mi łatwo i na tym polega talent. Talent to jest coś, co ci łatwo przychodzi i daje ci radość. Super definicja, absolutnie się pod nią podpisuję. I dlatego, dlatego tak trudno ją czasem znaleźć, ten właśnie talent, bo to jest takie dla nas normalne i o tym nie mówimy, nie traktujemy tego jako coś wyjątkowego, więc polecam zapytać się innych. Wracając do jakiejś mojej ścieżki kariery, czy w ogóle takiego rozwoju bym to bardziej nazwała, bo dziś mam 40, zaraz 2 lata, i wydaje mi się, że jestem w najlepszym okresie swojego życia. Moja mama kiedyś powiedziała, że kobieta zaczyna się od 35 i potwierdzam. Absolutnie się zgadzam, mam lat 44 i też uważam, że to tak, super. Naprawdę, wiek. Naprawdę dzisiaj jestem szczęśliwa i spełniona i myślę, że do tego dążymy w życiu. Im szybciej się to komuś uda osiągnąć, tym radośniej potem korzysta ze swoich talentów. Ja przez lata najpierw szkoliłam się na muzyka zawodowego, więc jestem z pierwszego wykształcenia skrzypkiem, czy też skrzypaczką powinnam powiedzieć. Nie była to nigdy moja pasja życiowa, ja chciałam śpiewać, więc po 16 latach Pan Bóg się zlitował, dał mi zwyrodnienie ścięgien, powiedział, no to Kozierowska, nie musisz już grać na tych skrzypcach, więc zaprzestałam, bo już nie mogłam, bo palce mi odskakiwały i trzeba było znaleźć jakąś inną ścieżkę w życiu. Wtedy byłam tak zagubiona i tak niedojrzała, no i na pewno to nie był czas, gdzie też na rynku można było coś przeczytać, co budowało jakąś świadomość naszą, co właśnie mówiło o jakichkolwiek talentach. Mi się wydawało, że ja umiem tylko grać i śpiewać i że to jest wszystko. No i wtedy pamiętam, wkroczył mój tata, powiedział, zrób coś wreszcie normalnego, a nie tam w tych obłokach fruwasz. No i poszłam na Uniwersytet Warszawski na zarządzanie i marketing, no bo gdzie ja wtedy mogłam pójść, to był 95 czy 6 rok. Na tych studiach też nie do końca się odnajdywałam ze względu na to, że szkoła muzyczna wyrabia w nas nawyk ciężkiej pracy i systematyczności, co potem naprawdę daje bardzo dużo w życiu. A na tych studiach to tam różnie było. Mówię tutaj bardziej o studentach. U nas w Polsce nigdy nie było takiego poszanowania dla czyjejś wiedzy, jednocześnie takiej uczciwości, no bo potem studiowałam za granicą i tam studenci się pilnowali, tam jak ktoś ściągał, to student wstawał i szedł do nauczyciela, którego nawet nie było w sali. I wydaje mi się, że taka frustracja moja też doprowadziła mnie do tego, żeby pojechać na studia za granicę i pojechałam na studia za granicę dość szybko i tam najpierw doznałam szoku, ponieważ nie umiałam myśleć. No, jakby polska edukacja w tamtym czasie była taka, że pan profesor i książka z lat 60. ma rację. A ty jak się nie zgadzasz, to jesteś głupia albo nie zdałaś.
Więc no, do tego byłam przyzwyczajona, że trzeba się wszystkiego na pamięć uczyć de facto i zdawać definicję w teście, a nie samemu myśleć. A ponieważ pierwszy rzut tych moich studiów odbywał się w Holandii, a tam było bardzo liberalne podejście do własnej myśli, jeżeli umiało się ją udowodnić, to ja przeżyłam tam szok, bo musiałam się nauczyć sama myśleć, czyli przeczytać książkę i nie ją zapamiętać, ale zbudować sobie opinię na temat tego, co w tej książce przeczytałam i czy to jest to, z czym ja się zgadzam, nie zgadzam. Jeżeli się nie zgadzam, to dlaczego ja się nie zgadzam? I to było bardzo trudne, ale ogromnie otworzyło moją głowę. Potem kolejna odsłona tych studiów była w Anglii. Anglia już była mniej otwarta na nasze własne opinie, aczkolwiek nadal bardzo w porównaniu do systemu polskiego. I potem wróciłam do Polski z różnych przyczyn. Najpierw myślałam, że zostanę za granicą, ale to bardziej osobiste rzeczy spowodowały, że wróciłam. Takie rodzinne może nawet nie osobiste. No i to był taki czas, to był rok 2000, gdzie jak się studiowało za granicą, miało się Excela dobrze, to się dostawało bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze płatną i szybko się awansowało w hierarchii spółki. A jeszcze jak się znał języki, to już no w ogóle... No tak, też tak. Więc, no, więc ja wszystkie te, można by rzec, wtedy kompetencje na ten dzień posiadałam, więc mi było bardzo łatwo znaleźć dobrą pracę. I najpierw, ponieważ mówimy też o talentach, to ja właściwie takie talenty swoje biznesowe odkryłam później. Na początku myślałam, że to jest taki stricte marketing, no bo w końcu też to studiowałam. Zapomniałam trochę, że urodziłam się artystką i artystką umrę i że powinnam tego artyzmu we wszystkim, co robię, szukać. Ale wtedy to zupełnie nie miałam świadomości. Tak szłam jak osiołek. Dostałam super pracę w tak zwanej Wielkiej Piątce, FMCG. No i po 5 miesiącach mnie stamtąd wypierdzielili. Naprawdę? Tak. No bo w ogóle się nie nadawałam. No bo po pierwsze wróciłam ze studiów, gdzie uważałam, że moje zdanie jest ważne. A to w polskim systemie pracy naprawdę nie było dobrze widziane. Więc byłam taką... właściwie to mogłabym to porównać do takiego naszego pokolenia Y dzisiaj, że tak przyszłam i mówiłam swojej szefowej, co ja myślę, na co się zgadzam, z czym ja się nie zgadzam i w ogóle tego nie będę robiła. No bo na przykład ktoś mi kazał oglądać jakieś reklamy na przełomie lat i je segregować. Ja mówię, co to ja tu na sekretarkę przyszłam, żebym segregowała? I oczywiście robiłam to źle. Bo nigdy nie miałam talentu, żeby być dobrą asystentką, czy też office managerem. Tak? No więc jak... Ale to ciekawe, to popatrz, Olga, to czym się kierowałaś, jak wybrałaś tą swoją pierwszą pracę? No, pracowałam w marketingu, no to myślałam, że jak będę pracowała w marketingu, to że ja będę pracować przy reklamach, moja droga. To była moja wizja pracy. No to tak mniej więcej dlatego się porównuję do pokolenia Y. Tak. Bo ktoś teraz z młodego pokolenia idzie do pracy, sobie wyobraża tę pracę zupełnie inaczej, a tu się okazuje, że tu trzeba, nie wiem, przysłowiową kawę robić. No i jest rozczarowanie, więc to jest to, co ja też przeżyłam, że mi się wydawało, że jak ja po takich super studiach przyjechałam, mam taką otwartą głowę, takie pomysły, bo rzeczywiście ja zawsze byłam kreatywna, no to ja powinnam pracować przy promocjach, przy reklamach, przy całym ATL-u, BTL-u i tak dalej, a tu nagle ja musiałam jakieś liczyć rzeczy w Excelu, z którym naprawdę nie jestem dobra. Analityka taka, jeszcze siedzenie w papierach, to w ogóle nie ja, nie mój temperament. Ja mam zresztą ADHD, za które jestem bardzo wdzięczna, bo to mi daje o wiele więcej energii niż przeciętnemu człowiekowi. Ale popatrz, jakie to fajne, nawet to ADHD zdefiniowałaś jako swój talent. To ja się teraz pocieszam, bo moja córka też chyba takie ma. To daje więcej energii. Teraz się trochę śmieję, że po latach za to, za co byłam karcona w szkole podstawowej, dostawałam uwagi, to dziś mi ludzie płacą dużo pieniędzy za to. To jest ten taki cudowny paradoks życia. I wracając do tej mojej ścieżki, no to wtedy przeżyłam to bardzo, bo jakby nie podchodziłam też znowu tak świadomie do siebie, że oto okazało się, że mam inne talenty, tylko wtedy mówiłam, Jezu, jestem beznadziejna, jak mnie wyrzucili, to jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje. Jeszcze ten sposób zwolnienia był też taki strasznie poniżający. Przynajmniej no, ja to tak odebrałam, zresztą miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości wtedy, gdzieś tam nie budowane na innych obszarach, niżeli właśnie zawodowe rzeczy. Więc ja jako osobie, o kobiecie młodej, patrząc na siebie w lustro, naprawdę myślałam źle i czułam źle.
jedynym moim takim filarem, który dawał mi pewność, to była praca zawodowa, więc jak mnie jeszcze wyrzucili z roboty i powiedzieli, że jestem beznadziejna, no to już cała w ogóle moje jestestwo legło w gruzach. Potem jakoś tak się zaczęłam zbierać, no bo miałam tę motywację, że ja zawsze chciałam być taka niezależna, że nie będę tutaj korzystać z jakichś pieniędzy czyichś, ja chcę sama zarabiać pieniądze, chcę mieszkać sama. Więc znalazłam pracę i przeszłam rzeczywiście na drugą stronę, więc przeszłam do agencji. I tam też odkryłam, że jednak zdecydowanie tym, co mnie pasjonuje, jest słowo. Słowo pisane, tudzież słowo mówione. Więc doszłam tak do obszaru pod tytułem Public Relations, który wtedy w Polsce to tam, nie wiem, było kilka agencji, które gdzieś tam dotykało PR-u, a PR-owców to w ogóle nie było. Nie było czegoś takiego jak rzecznik prasowy czy PR-owiec. I pamiętam, że ponieważ zaczęłam dużo czytać, no też to wykształcenie angielskie i holenderskie dało mi taką możliwość też umiejętność szukania rzeczy w internecie, no to wtedy też to były jakieś takie początki w Polsce. Wszystkiego. No i znalazłam ogłoszenie o pracę właśnie specjalisty do spraw PR w branży logistycznej. I zgłosiłam się, bo branża właściwie mnie nie interesowała, bo to była jakaś możliwość. Okazało się, że też moje wykształcenie angielskie mi pomogło, ponieważ szef był urodzony i wykształcony w Anglii. No i tak też tę pracę dostałam. I wtedy moja kariera bardzo szybko zaczęła się rozwijać. I dlatego mówię, no to też jest to, że ja podnosiłam rękę. No naprawdę zawsze byłam proaktywna, to mi to ADHD też dawało. Takie, o Jezu, ja chcę powiedzieć, ja zrobię. I potem się takie miałam, i to jest to, co może tak stereotypowo łączy mnie z mężczyznami, bo mówi się, że mężczyzna podnosi rękę albo bierze pracę, umiejąc 5, tam 3 tak. kompetencje na 10 wymaganych i potem sobie zmanedżuje. To ja tak mam. Ja mówię, dobra, ja wezmę, ja spróbuję, a potem ktoś się pyta, ale Ola, ty nic o tym nie wiesz. Ja mówię, dobra, to doczytam, nauczę się, zrobię, załatwię, porozmawiam i tak dalej, i tak dalej. I to myślę, że mi bardzo dużo dało w życiu. Bo zawsze podchodziłam nie z lękiem, tylko z taką ciekawością. Zupełnie inaczej niż w życiu osobistym. Okay. Natomiast w życiu zawodowym balans z taką musi ciekawością. Być. Tak. I bardzo szybko, no najpierw po 4 miesiącach zostałam kierownikiem działu, potem zostałam dyrektorem. Jak miałam 27 lat, to już byłam dyrektorem na 5 krajów komunikacji i marketingu. A jak urodziłam pierwsze dziecko, miałam 30 lat, to zostałam dyrektorem na region 14 krajów. No więc i zarabiałam piękne pieniądze, i miałam piękną karierę, i status, i wszystko było piękne, tylko wspięłam się na nie ten szczyt. A skąd wiedziałeś, że się wspiłaś nie na ten szczyt? Bo dla mnie to jest, wiesz, zawsze bardzo, bardzo ciekawe, nie? Jakby skąd się wie, że nie jesteś na tym szczycie? No jeżeli nie daje ci radości to, co robisz i masz wrażenie, że zabiera, czy czujesz, że zabiera ci energię, to znaczy, że nie jesteś na tym szczycie. I ja do momentu, kiedy tworzyłam, ponieważ tam mi dano, w ogóle to była cudowna firma, zresztą teraz DPD Polska, ja pracowałam bardziej w Żyjopoście, czyli w holdingu, który zakupił DPD z centralą we Francji, w Paryżu, to oni mi dali dużo takiej wolnej ręki, że ja mogłam tworzyć, więc ja sobie grafiku zatrudniłam. Ja miałam wielki zespół i wyrastało mi właśnie spod moich palców, z mojej głowy różne fajne akcje, za które zresztą dostawaliśmy i nagrody międzynarodowe i tu w Polsce i tworzyliśmy jako zespół, byłem burzę mózgów, miałam takie wrażenie, że mam in-house agencję reklamową, PR-owską i to było naprawdę fajne, ale potem jak zostałam regionalną na 14 krajów, to stałam się kontrolerem. Czyli miałaś już mniej tworzenia, a więcej zarządzania innymi, tak naprawdę. Tylko jechałam i mówiłam, będziemy tu robić rebranding, albo nie wiem, wiedziałam, że będziemy daną spółkę bankrutować, więc musiałam się zająć komunikacją wewnętrzną. Było to oczywiście ciekawe do pewnego momentu, ale jak stało się, no to już znowu, no to moja ADHD wychodzi, ten niespokojny duch, jak stało się takim elementem powtarzalnym, że wiedziałam, że to tu, a to tam, a to skontrolować, a to przesłać, bla, 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 no to zaczęłam się strasznie dusić. Dodatkowo zaczęły dochodzić do mnie, wydaje mi się, takie moje przeznaczenie zaczęło dochodzić. Bo to, co ja dzisiaj robię, to jest moim przeznaczeniem. Że pewne sytuacje dotyczące kobiet, to czy z życiem, jakby
w kręgu osobistych znajomych, które gdzieś pracowały w korporacjach, to jakieś badania mi wpadały do ręki. To jest tak, że jak zaczynamy na czymś skupiać uwagę, dlatego bardzo uczulam tych, którzy skupiają uwagę na negatywnych rzeczach, to widzimy tego więcej. To jest tak, jak zachodzisz w ciążę i nagle wszędzie naokoło baby w ciąży. Tak. Albo kupujesz sobie czerwony samochód i patrzysz, wszyscy mają naokoło czerwone samochody. Dokładnie. Bo skupiasz na tym uwagę. I to tak samo, jak ja zaczęłam skupiać uwagę na temacie w ogóle kobiet i pozycji kobiet w świecie biznesu, tego, że nas tam nie ma, że nas nie pokazują, to zaczęły mi raporty wpadać różne w ręce. To gdzieś byłam, nie wiem, siedziałam u dentysty i przeglądam jakiś magazyn, a jest jakiś artykuł, a to potem zgłębiałam wiedzę, a to zaczęłam czytać jakieś zagraniczne publikacje, zaczęłam badać, co się dzieje w tym temacie. No i stwierdziłam, że to jest coś, co niezwykle mnie zafascynowało. I gdzieś zaczęłam odczuwać jakąś taką pasję i misję jednocześnie. Zatrzymam Cię, bo wiesz, co powiedziałaś, bardzo fajną rzecz. Dzisiaj akurat jak jechałam pociągiem, to szykowałam ten mój wywiad, znaczy mój wywiad z samą sobą na temat jak odkrywać, co chcemy robić. I Ty pięknie to nazwałaś właśnie, że tak naprawdę w życiu chodzi o znalezienie nie tylko tego, co Ci daje frajdę, tego, co lubisz robić, tak jak na przykład nazwałaś w marketingu, tego PR, tego słowa, tylko jest jeszcze drugi wymiar, ta misja, nie? Jak znajdziesz tą misję, czyli po co coś robisz, to wtedy to w ogóle nabiera innego znaczenia, prawda? Ja bym uważała troszeczkę z takim przeświadczeniem, bo dla mnie, jeżeli miałabym generalizować podział ludzi na takich z misją i takich, którzy działają z inną misją, no to, to ci, którzy, nazwijmy to, może tak, to jeszcze inaczej. Jeżeli miałabym podzielić ludzi, to podzieliłabym na tych ludzi, którzy działają z misją, czyli ich praca staje się niejako ich hobby, a innych ludzi, którzy jak usłyszą, że mają szukać misji, to zaczną się denerwować, dlaczego nie mają misji. I to są ludzie, którzy pracują i de facto oni są w stanie wykonywać każdą pracę na pewnym poziomie dostosowaną do ich kompetencji czy też wykształcenia, byleby zarobić pieniądze i mieć na co innego, na swoją pasję. Dlatego trochę bym uważała z tą misją, bo ktoś, kto tej misji nie ma, bo jest wielu ludzi, którzy nie mają misji, ale mają pasję i to niekoniecznie musi być pasja zawodowa. Wykonują zawód, jakieś pracę po to, żeby zarobić pieniądze na swoją pasję, na podróże, na jeżdżenie na nartach, tak półzawodowo, albo nawet tam powiedzmy, nie że hobbystycznie, że tam pojadę sobie dwa razy do roku, tylko naprawdę trenuję i to jest moja pasja. I no, nie, mój mąż na przykład jest takim człowiekiem. Jakby on nie ma misji w pracy. On pracuje, lubi swoją pracę, ale bez przesady. Nigdy nie przynosi jej do domu, ale dla niego jakby celem jest pieniądz, ale pieniądz przeznacza na coś, co jest jego pasją. A ja jestem z drugiej strony, czyli pani misja, że jak ktoś miałby się mnie zapytać, jakie jest moje hobby, no to owszem, to sobie pośpiewam, to sobie tutaj pogram, gdzieś tam muzyka jest, ale ja naprawdę żyję moją pracą. Tak. Ja ciągle o niej myślę, przeżywam. Ona mi daje dużo, na przykład jak ja idę i nagrywam przez cały dzień wywiady z ludźmi, to ja jestem tak nabuzowana energią, bo nie zmęczona właśnie. To jest ta różnica. Że nie, że mi to zabrało energię, że ja przychodzę, jestem tylko wracam i mówię, Jezu, jaki ja miałam dzień, jaka jestem zainspirowana. Więc no, więc to jest tak, że pewnie ja nigdy nie będę miała tyle pieniędzy, co taka osoba, która pracuje może właśnie, żeby mieć na swoje pasje, ale ja zawsze będę miała złoty środek. No właśnie, bo popatrz, za moment chciałam, żebyś się właśnie jeszcze dodała, jakby gdzie ty jesteś teraz, nie? Bo jeszcze może nie wszyscy wiedzą jakby dokładnie, gdzie jesteś teraz, czym się zajmujesz, ale popatrz, my jesteśmy w temacie kobiet, tak? Czy jakby trochę mówimy o tym, co nas kobiety. Ja nie wiem jak z Twojego doświadczenia, ale z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często właśnie jest tak, że mężczyźni trochę inaczej definiują ten swój sukces. Jakby na zasadzie takiej, że tak jak mówisz o swoim mężu, czy tak jak sobie myślę o moim mężu, jakby oni faktycznie nie poszukują takiej misji w tej swojej pracy. Oni chcą robić super swoją robotę, dobrze na niej zarabiać, osiągać sukces finansowy, po to, tak jak mówisz, realizować inne pasje. Natomiast ja się spotykam bardzo często, że ci, co przychodzą do mnie i szukają tej misji, to są często kobiety. Bo dla nich poczucie sukcesu jest wtedy, kiedy mają takie poczucie, że no, że gdzieś tam też realizują coś większego niż tylko i wyłącznie dowożą, że tak powiem, swoją pracę, nie? I być może jest tak, że nie zawsze tą misję są w stanie realizować w pracy, bo znam wiele kobiet, które no są na jakichś stanowiskach, może tam nie mają tej misji, ale na przykład potem realizują tą swoją misję trochę w inny sposób, pomagając komuś. I teraz to jest właśnie, bardzo istotne słowo dotknęłaś, bo jeżeli miałobyśmy się skupić na płci mózgu,
kobiecej. Oczywiście stereotypowo znowu niejako, bo ja znam wielu mężczyzn, którzy działają z misją i znam wiele kobiet, które po prostu zarabia kasę. Mówimy o pierwiastku, chyba męskim pierwiastku żeńskim. Ale mówimy, mówimy o takim atawistycznym gadzim mózgu gdzieś. I jest coś takiego, że kobiety generalnie motywują inni. Czyli dla nas na przykład najważniejsze jest to, żeby gdzieś wspierać innych, robić coś dla innych. Dlatego jesteśmy, nie wiem, matkami i nawet na siłę często pomagamy komuś, kto nie chce tej pomocy. Bo dla nas ta odpowiedzialność, jednocześnie uwaga, z poczuciem kontroli, bo to się też wiąże potem na przykład z jakimś ewentualnie uszczerbkiem poczucia własnej wartości, to jest dla nas sens istnienia, dla wielu z nas. Z drugiej strony taki stereotypowy mężczyzna, najbardziej go motywuje on sam, żeby on dowiózł. Żeby to nie chodzi o egoistyczne, ja tu mam być królem, tylko ja mam dowieść. Więc dlatego też mężczyzna myśli częściej o pozycji, o władzy. Też bardzo ciekawą książkę ostatnio przeczytałam, że żeby kobiety chętniej szły na wysokie stanowiska, na przykład w korporacjach, to muszą zrozumieć, że definicja władzy to nie jest tylko status, pieniądz i kazanie innym robić to, co ja uważam, że mają robić. Bo my z drugiej, jakby znowu patrząc na różnicę, jesteśmy bardziej kolektywne, czyli my lubimy podejmować decyzje wspólnie, włączać ludzi. I to jest model zarządzania, który jest na dziś i na jutro. Tak. I dlatego teraz tak kobiety są, jak to się mówi, wanted, czyli bardzo się różne zarządy, bo my taki program prowadzimy, Male Champions of Change, zastanawiają, prezesi się zastanawiają, jak włączyć kobiety do, jakby do takiej ścieżki mentoringu, gdzie na końcu będzie właśnie ten udział w zarządzie, czy ona zostanie prezesem, czy wiceprezesem i tak dalej. Więc jakby to są te różnice w tej takiej motywacji. I dlatego my często szukamy misji. Ale z drugiej strony czasem jest tak, że my w jakiś sposób dajemy sobie poprzez misję dyspensę na to, żeby nie sięgać po więcej. Bardzo ciekawe. A rozumiem to, bo to bardzo ciekawe, co powiedziałaś. To jest to, co ja widzę na warsztatach i szkoleniach, które prowadzę dla kobiet, na przykład z biznesu. Mówię o modelu biznesowym, mówię o sprzedaży, mówię o wycenianiu własnych usług i produktów. I wszystkie kobiety, jak jeden mąż, które tam siedzą, najpierw mówią, że trzeba mieć biznes z misją i pomagać innym. I dlatego też mamy problem z pieniądzem, bo wydaje nam się, że pieniądz to jest jakiś wstyd, że to jest jakieś brudne, brzydkie, że to tylko bogacza to na pewno nakradnie, albo trzeba oszukiwać, żeby tyle pieniędzy zarobić. To się oczywiście gdzieś wynosi z domu, z pewnych takich wartości rodzinnych, gdzie się mówiło, lekarz to jest coś, a wstyd jest być przedsiębiorcą. Na przykład jeszcze niedawno tak słowo przedsiębiorca miało pejoratywne znaczenie. I teraz wracając do tej takiej dyspensy, to często sobie mówimy, no nie, no ja tutaj będę mój biznes taki malutki kreowała, no bo przecież to nie pieniądz czyni szczęście człowieka, bla, bla, bla. Jak nie czyni pieniądz szczęścia człowieka? Ja się pytam wszystkich teraz, co słuchają. Daje ci poczucie bezpieczeństwa? Podstawową wartość z piramidy Maslowa? Daje? Daje. Dokładnie. Daje ci żyć? Daje. Pić? Daje. Dach nad głową? Daje. Możliwość rozwoju ciebie, twoich dzieci daje. Możliwość transportu daje. No to, przepraszam, to pieniądz szczęścia nie daje? Daje. Tak, absolutnie. I teraz ja się pytam na przykład tych kobiet, mam takie pytanie wytrych. No dobrze, teraz wyobraźcie sobie wszystkie, że wygrałyście w totolotka 20 milionów. Ile przeznaczacie inwestycje na to, na siamto? Jak dzielicie te pieniądze? I teraz uwaga. Większość najpierw kupuje dom albo mieszkanie dla swojego dziecka, jak już ma swoje mieszkanie lub dom. To jest pierwsza rzecz, którą robi. Druga, inwestuje też w nieruchomości. To według kobiet są inwestycje, czyli zakupuje kolejne mieszkania na wynajem, żeby mieć bla, bla, bla. Kolejna, jadę w podróż dookoła świata. Kolejna, inwestuje w swoją firmę, inwestuje w swój rozwój. I nie ma tam nic, że oddałam nawet złotówkę dla biednych dzieci. I gdzie tu misja? No. I one potem siedzą przerażone, jak ja im mówię, no to kto dał jakieś pieniądze na biedne dzieci? Na biedne zwierzątka? I wtedy, Boże, jestem złym człowiekiem. Ja mówię, nie, nie jesteś złym człowiekiem. Po prostu to jest normalne. Zarób, tak jak Bill Gates, miliardy, to będziesz się miała czym dzielić. Czym masz się dzielić, jeżeli nie masz kasy?
Absolutnie. Jeżeli martwisz się, co będzie jutro, jeżeli masz kredyt do spłacenia, jeżeli chcesz zapewnić dziecku przyszłość, to pomyśl o pieniądzu, a potem będziesz myślała o misji i dzieleniu się z innymi. Mhm. Po prostu. Dokładnie. Ja na swoim blogu napisałam, bo ja kiedyś założyłam taki Women's Leadership Center, też a propos popychania kobiet do góry. Mhm. Ja dużo pracowałam, też, znaczy pracuję do dzisiaj z korporacjami i mnie szał doprowadza, jak z im wyższym topem pracuję, tym mniej kobiet tak naprawdę jest na tych szkoleniach. I zawsze się zastanawiam, kurczę, czemu ich tam tak naprawdę nie ma. I napisałam taki artykuł, wiesz, który się nazywał Apel Kobiety pracujcie dla kasy. To było a propos dokładnie odnośnie tego, co powiedziałaś. Takiego właśnie przewrotnego powiedzenia, że misja misją, ale pracujcie dla kasy, bo tak jak mówisz, kasa też jest strasznie istotna. Bo my chcemy być na siłę dobre, na siłę lubiane. Ja cię kręcę. No wiadomo, że nie wszyscy będą cię lubić. No tak jak, nie wiem, jedni popatrzą na ciebie i pomyślą, nie, nawet cię nie znając, pomyślą, nie, ja nie lubię blondynek. Popatrzą na mnie, nie, ja nie lubię brunetek. No więc jakby tak. Nie ma co się oglądać na innych. Jeżeli ja jako matka, wiadomo, że mam poczucie odpowiedzialności, chcę zapewnić swoim dzieciom najlepszy byt, patrz, rozwój, super szkoły, żeby coś zobaczyły, pojechały gdzieś i tak dalej, to ja potrzebuję pieniędzy. I teraz jeszcze kolejna rzecz, co ja zauważyłam przy tym pieniądzu i tej misji. Nie daj Boże, któraś idzie na coacha, mentora, psychologa, to ona będzie tak wyceniać na początku swoje usługi, że praktycznie będzie je rozdawać za darmo. Bo ktoś powie, to często są tak zwani bliscy znajomi, no nie spotkasz się ze mną, kochana, no to tylko godzina twojego czasu, ja potrzebuję pomocy. No i ten coaching za darmo idzie, mentoring za darmo idzie, a potem się zastanawiam, jak to w ogóle wycenić, to tylko przecież czas. W ogóle nie wypada wycenić, nie? Najgorzej jest z czasem, tak zwanymi usługami, bo jak masz produkt, to wiesz, że wytworzenie bransoletki X kosztuje cię. Kupić koraliki, kupić gumkę, nawlec to, no to już swoje prace nie wliczysz, ale przynajmniej będziesz wiedziała, ile cię półprodukty kosztowały, żeby wytworzyć bransoletkę, a następnie, nie wiem, nałożysz 20% marży i będziesz wiedziała, ile cię bransoletka kosztuje, więc ewentualnie znajomej dasz bransoletkę po kosztach. Absolutnie. Ale nie stracisz. Ale przy czasie wiele kobiet bardzo dużo traci. Więc ja mam taką, mi kiedyś moja mentorka, cudowna, bo ja też jestem pani misja i to nie jest tak, że teraz mądrze, bo ja naprawdę miałam ogromny problem z pieniądzem i z wycenianiem swojej wartości. Bo tak uwielbiałam swoją pracę, że wiele rzeczy robiłam po prostu za darmo, bo było tak fajnie, ale potem trzeba zapłacić rachunki. I moja mentorka taki piękny tatuaż mi zrobiła na ręku ostatnio flamastrem, więc się zmył dopiero po kilku dniach, ale taki wielki. Napisane było, robię, bo umiem. Więc popatrzmy, przychodzi ktoś do nas, no przychodzę do ciebie i mówię, chciałabym u ciebie kurs albo nie wiem, jakiś program leadershipowy, tak, bo jestem w korporacji i tak dalej. No to przyszłam do ciebie. No to dlaczego wybrałam ciebie? No właśnie, wybrałam ciebie, bo ty umiesz. Umiesz. Tak. Więc jeżeli ktoś przychodzi do ciebie, to znaczy, że wie, że ty jesteś w stanie mu pomóc, no więc do diaska weź to wyceń odpowiednio, rynkowo. Ja ostatnio, ponieważ miałam bardzo dużo występów, bardzo podniosłam stawki. I w pewnym momencie zrobiłam je tak wysokie, że myślałam, że wszyscy mi dadzą spokój. I okazało się, że nie, miałam po prostu mniej, ale teraz uważaj, za na przykład 5 wyjść w miesiącu, robiłam jedno. A, ja absolutnie, ja cię rozumiem, o czym mówisz. Bo to jest niesamowite, ale już to było dla mnie, to dla mnie była nauka, że wow, że w ogóle wiesz, no, że no, gdzieś musiałam niedowartościować wyceny, się okazuje. To jest idealny przykład, ponieważ ja prowadzę dużo szkoleń i ja mam 2 dzieci, w związku z tym ja ciągle balansuję pomiędzy finansami, wyjazdami z domu, a rodziną. I zaczęłam pracować z kolegą, który jest mężczyzną. No kolegą, czyli mężczyzną. Znaczy kolegą, czyli kolegą, mężczyzną. Który jest mężczyzną, tak. Który powiedział, nie, 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 za ten dzień szkolenia wybierzemy 3 razy więcej. Ja mówię, nie, no co ty żartujesz, oni tego nie kupią. I teraz się okazuje, że ja sobie kiedyś powiedziałam, ja chcę wyjeżdżać 4 dni maksymalnie w miesiącu, bo chcę mieć czas dla rodziny i chcę zarobić 2 razy więcej. I to się zrealizowało. Ale tak naprawdę dzięki temu, że ja musiałam oczywiście zrezygnować ze współpracy z jedną firmą, która była fenomenalna, ale jakby ciągle tam zarabiałam dużo mniej i poszłam we współpracę z nim, gdzie on mówi, nie, wyceniamy to 3 razy więcej. Ja mówię, nie, nikt nie zapłaci. A za te same umiejętności ludzie płacą 3 razy więcej. Ja dzisiaj patrzę, mówię, ja faktycznie jestem warta 3 razy więcej. Posłuchaj, ludzie
szczególnie w Polsce, tak jak miałobyśmy mówić o Polakach versus inne, właściwie no, nie tylko Polacy, myślę, że te postkomunistyczne kraje. My, jak coś jest za darmo, to jest kiepskie. Podam taki przykład. My mamy taki największy program aktywizacji zawodowej kobiet w Polsce, on się nazywa Sukces to ja. I tutaj stworzyłyśmy sieć ambasadorek, gdzie dziewczyny z misją właśnie angażują swój czas za darmo, żeby pomagać lokalnie innym kobietom. Ja jeżdżę po kraju, warsztaty robię też bezpłatne, no bo zdobyłam pieniądze. To nie jest tak, że ja dokładam, żeby to nie było tak. Tylko ja, ponieważ jestem człowiekiem misji, postarałam się, żeby uzyskać odpowiedni grant, który nam zrekompensuje koszty dowiezienia naprawdę niezwykle wysokiej jakości kursów online. Zapewniłam najlepszych specjalistów, gdzie normalnie ktoś musiałby zapłacić za kurs z kimś 10 tysięcy albo i więcej, iluś tam etapowy. I to wszystko dajemy ludziom bezpłatnie. No i co? I myślisz, że w ogóle, że rzucają się na to? Tylko nie, no, zaczynają kręcić nosem, że może to jak bezpłatnie, to może jakie byle jakie. A mam z drugiej strony, raz do roku tylko robię szkolenie zamknięte, gdzie naprawdę jest kilka tysięcy osób, musi zapłacić, żeby spędzić ze mną dzień. Versus bezpłatne spędzenie ze mną dnia, tak? To ludzie się rzucają i w sekundę nie ma miejsc. I to jest ten paradoks, że zobacz, im wyżej wycenisz swoje usługi, zresztą jest taka strategia cenowa pod tytułem spijanie pianki, czyli robisz tak zwaną gwiazdę w swoim portfolio i usługę X wyceniasz mega wysoko i to jest najbardziej wysokomarżowy twój produkt albo usługa i wtedy wszyscy myślą, wow, jak tyle kosztuje, to na pewno musi być dobre. I teraz jeszcze kolejna rzecz. Tak jak ja uczę prezesów, właściwie tylko mężczyzn uczę, tak niestety popatrzę na swoje, czy niestety, stety, no ale dlatego, że kobiety są moją misją, to chciałabym, żeby kobiety jednak zaczęły inwestować w to, w jaki sposób mówią. Storytelling, fascynowanie słowem, umiejętność zarządzania głosem, ponieważ nie oddychamy na przeponą, więc ten głos też idzie nam do góry, jest odbierany jako nieprofesjonalny i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o wystąpieniu na scenie i tym, jak staci i w jaki sposób budować narrację. I teraz w momencie, kiedy robisz takie spotkania co jakiś czas i one są wyceniane nisko, to ktoś de facto nie robi ćwiczeń. A jak ktoś ma zapłacić za twoje 5 minut 5 tysięcy, to naprawdę wykorzysta wszystko, co powiesz. I to jest ta różnica. I to jest niezwykłe. Dodatkowo w Polsce nie ma szacunku dla czyjegoś czasu. I ja tak patrzę, i to jest oczywiście nie tylko gdzieś moja obserwacja, ale właściwie wszystkich ludzi, których znam, którzy gdzieś chcą coś z misją zrobić, właśnie zaoferować coś super ludziom za darmo. Ludzie się zapisują i 40% w ogóle macie w nosie. Nawet nie zadzwoni, nawet nie napisze, nie zwolni miejsca. Tylko wiesz, ty masz określoną ilość miejsc, no i jakby z doświadczenia po prostu rejestrujesz 40% więcej, bo wiadomo, że 30-40% odpada. I nawet się nie przejmie tym, że nie poszanował czy nie poszanowała twojego czasu. I to jest też charakterystyczne właśnie dla Polski, bym miała tutaj porównywać. Tak jak gdzieś organizujemy rzeczy poza granicami Polski, to tam czegoś takiego nie ma. Dokładnie. No dobrze, teraz właśnie wracając do tego naszego tematu, co nas kobiety powstrzymuje przed sukcesem. Zaczęłyśmy tutaj wchodzić w ten temat. Między innymi to podejście do tego pieniądza. I teraz gdybym tobie zadała pytanie, jak ty definiujesz sukces? Co to znaczy sukces dla ciebie? Dla mnie sukces to robić coś, co daje ci radość i przyjemność, nie zabiera energii. Jednocześnie gdzieś w pewien sposób zadowala twoje ego. Bo każdy z nas ego ma i nie róbmy z siebie tutaj buddystów. No, więc gdzieś sukces wiąże się z ego. Słowo sukces, prawda? Czyli mam poczucie, że osiągnąłem, czy osiągnęłam sukces. Więc dla mnie to jest taka definicja sukcesu. I uwaga, definicja sukcesu się zmienia. No dla małego dziecka sukcesem będzie zbudować babkę z piasku. Albo przejść, jak jeszcze nie umie chodzić od krzesełka do krzesełka. Potem dla kogoś będzie dostać się na wspaniałe studia, skończyć się dobrze, na przykład dostać fajną pracę, to też będzie sukces. Mieć sukces osobisty. Prawda? No, jakby są różne oblicza sukcesu i w miarę jak to życie poznajemy, to ta definicja się zmienia. Dziś też, tak jak pisał ksiądz Twardowski, im jesteś starszy, tym bardziej doceniasz wartości rodzinne. Więc dla mnie sukces to jest też taki model, w którym ja sama decyduję o swoim czasie i mam
czas, żeby go spędzić z rodziną, ale też, żeby go spędzić ze sobą. I już dojrzałam do tego, że doceniam czas ze sobą i korzystam z niego. A nie, że wszyscy najpierw, a ja na końcu. A jest dla ciebie różnica w definiowaniu sukcesu właśnie przez kobietę, a przez mężczyzn? Ja wiem, że będziemy trochę stereotypować, nie? Tutaj będziemy o tym mówić, ale chciałam, żebyśmy to złapali właśnie. Czy twoim zdaniem jest ta różnica? Mówimy też o sukcesie zawodowym, nie? Nie mówimy tylko o sukcesie rodzinnym, tylko też zawodowym, ponieważ tutaj na tym aspekcie się koncentrujemy, z twojej perspektywy. No, musiałabym naprawdę bardzo generalizować, bo dziś uważam, że ta definicja jest dość spójna i dla jednych, i dla drugich. Bo i u mężczyzn zaczyna się pojawiać aspekt, nazwijmy to standardowo work-life balance, a u kobiet zawsze był i u kobiet zawsze była ta relacyjność i ona była ważna w tej definicji sukcesu, czyli inni. To jest tak jak kobieta, powiedzmy, że jesteśmy na wydarzeniu biznesowym, gdzie wręczane są nagrody. I wchodzi mężczyzna i on dziękuje, bo on osiągnął sukces. Oczywiście on miał zespół, był liderem zespołu, ale on przede wszystkim mówi, jak on dziękuje. Wchodzi kobieta, ona dziękuje przede wszystkim innym. Jakby, więc może to jest ta różnica, którą można ze sceny zaobserwować. Ale to dokładnie przypomina mi się, 2 lata temu robiłam taką konferencję Kobieta Talentem w firmie. I tam zaprosiłam też kilka fenomenalnych kobiet. Była taka Kamila Hilgier, która zresztą też jest zaangażowana w ten panel. Ona jest dyrektorem do spraw sprzedaży i marketingu w Radisonie. I ona ma taki silny pierwiastek też męski w sobie właśnie. I było tak inspirująco podczas tej konferencji. Ona dokładnie o tym opowiedziała, że zazwyczaj wszyscy dziękują za sukces jako kobiety innym. Ona mówi, a ja dziękuję sobie. Za po prostu za ciężką pracę, którą włożyłam i doszłam, gdzie doszłam. No bo w końcu, jeżeli nawet jest zespół, to ktoś tym zespołem kieruje. Dokładnie. Jeżeli kieruje nim dobrze, odpowiednio prowadzi pracę, odpowiednio motywuje, odpowiednio kontroluje, no to wtedy jest sukces. No jeżeli by ktoś po prostu był częścią zespołu, no to tylko dokłada swoją działkę. Oczywiście nie można zapominać o zespole. Natomiast no to jest, pytałaś o różnicę, no to, to właśnie dla mnie ten przykład najbardziej to obrazuje. Ale teraz idąc dalej, już nawet nie chodzi, wiesz, o te różnice, tylko mi też zależałoby na tym, żebyśmy się właśnie przyglądały na podstawie też twojego doświadczenia, bo ty pracujesz z wieloma kobietami, jednak gdzieś w sukcesie pisanym szminką wspierasz jakby masę tych kobiet, czyli nie mówisz tylko o swoim doświadczeniu, tylko masz szansę obserwowania tego wśród innych kobiet, przyznajecie te nagrody Bizneswoman Roku. To jak patrzysz na te kobiety, które jednak osiągają te sukcesy, dla nich sukcesy, to co one takiego w sobie mają, niesamowitego albo zwyczajnego, że im się to właśnie udaje, gdyby to złapać? Wiesz co, dziś wydaje mi się, że takim pierwiastkiem, ale to też znowu, to nie chodzi o podział płci, że sukces osiągają ludzie, którzy są wytrwali i którzy uwagę koncentrują na szukaniu rozwiązań. W tym sensie, że każdy doświadcza porażek. Nie ma takiej ścieżki na szczyt, która nie byłaby usłana kamieniami, dziurami, przeszkodami. Nie ma, po prostu. Więc ludzie, którzy osiągają sukces i docierają do swojego celu, to są tacy, którzy jak doświadczą pierwszej porażki, otrzepią się, wstaną, pomyślą, dobrze, to jak ja mam pójść dalej, ale jeszcze wyciągną z tego naukę. Bo są też tacy, którzy są bardzo wytrwali, ale cały czas robią coś w jeden określony sposób, choć z zewnątrz to wygląda inaczej, ale mają taki skrypt zachowań, nie uczą się na swoim błędzie, tylko ciągle robią to samo. Przykład, zakładasz firmę, źle zarządzasz cashflow, bankrutujesz, zakładasz drugą firmę, bo jesteś wytrwała, znowu źle zarządzasz cashflow, znowu bankrutujesz, zakładasz trzecią. Nie wiem, bierzesz kredyt, przeinwestowujesz, czyli znowu źle zarządzasz cashflow i znowu bankrutujesz. Ale z zewnątrz sobie myślisz, nie no przecież tym razem no to sprawdzałam pieniądze, no ale nie wiem, nie doszacowałaś czegoś tam, znowu zapomniałaś o czymś. Potem wzięłaś kredyt, myślałaś, że sprzedasz o wiele więcej produktów, a sprzedałaś mniej. No, albo na przykład zgodziłaś się na za długie płatności i niby masz wiele pieniędzy, ale u ludzi to w międzyczasie po prostu padasz, bo nie masz z czego zapłacić swoim podwykonawcom, wykonawcom, pracownikom. Więc to jest ta rzecz, wytrwałość, ale mądra, czyli jak podnosisz się z porażki, to uczysz się na niej. Świadomie sobie myślisz, dobrze, to co takiego zrobiłem, że to się w moim życiu pojawiło? To co mam zrobić inaczej następnym razem?
To jest coś, co mają ludzie sukcesu i oni w końcu dochodzą. I mają coś takiego, też taką cierpliwość gdzieś w tej wytrwałości, że jeżeli najprościej byłoby dojechać po prostej linii z Warszawy do Gdańska, prawda? Najprościej. Powiedzmy, że nasz cel, sukces biznesowy to jest Gdańsk. No i wsiadamy do pociągu, nie wiem, okazuje się, że pociąg się psuje, staje w miejscu, no to dobrze, możemy, nie wiem, wysiąść, iść, różne sposoby możemy znaleźć na to, ale możemy też jechać naokoło i niektórzy właśnie też tak docierają do swojego celu, czyli szybko przesiadają się do innego pociągu, który jedzie do Krakowa, a z Krakowa bezpośrednio, nie wiem, lecą, jadą do Gdańska. Chodzi o to, taka jest fajna przypowieść o nawigacji. Nie ją często powtarzam, że jak jedziesz samochodem, nawigacja cię prowadzi i skręcisz źle i ona przestanie mówić zawróć, 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 to mówi przeliczam nową trasę. I to jest coś, co mają ludzie sukcesu. No bo nie wyszło tędy, to nie będę się zastanawiać teraz płakać nad rozlanym mlekiem, tylko przeliczę nową trasę. Fenomenalne porównanie, nie? Przeliczę nową trasę, dokładnie. A co dla ciebie stanowiło taką największą trudność, jak ty budowałaś swój sukces? Bo gdzieś, jak rozmawialiśmy o tobie, to ty skończyłaś to opowiadanie, że miałeś te 30 lat, to chyba, jeśli dobrze pamiętam, weszłaś na sam szczyt zostania tym dyrektorem i stwierdziłaś, że nie jesteś, że tak powiem, na tym szczycie, co powinnaś być i poszłaś w kompletnie inną stronę, bo to, co zrobiłaś, ja pamiętam, jak czytałam twoją książkę, którą wydałaś już dobre kilka lat temu. No, tak, już wiele. Tak, no właśnie. Ale to było bardzo ciekawe, gdzie jakby, bo na dzień dzisiejszy mówimy o twoim sukcesie, tak? Stworzyłaś sukces pisany szminką, jesteś rozpoznawalna, jakby dla mnie jesteś naprawdę kobietą sukcesu. Ale musiał nastąpić ten, rozumiesz, ten przeskok pomiędzy tym, gdzie byłaś, a tym, gdzie jesteś teraz. I ja pamiętam, w tej książce opisywałaś jakiś tam sponsor odmówił nagle, no i tak, no, dalej. Tego popisywałam. Właśnie, jak ty budowałaś ten sukces, jak na to teraz tak patrzysz, trochę wstecz? Wiesz, no na pewno zawsze znajdowałam inną drogę. W sensie, że wiele porażek, wiele niefartów mnie spotkało, wiele błędów popełniłam. Dlatego dzisiaj moim ulubionym tematem jest mój przyjaciel kryzys, bo jak ja opowiadam o swoich kryzysach, co w Polsce jest niemodne, bo mamy opowiadać o swoich sukcesach, a nie o swoich kryzysach, ale uważam, że najbardziej wartościowe to jest opowiadać o swoich kryzysach i jak się z nich wyszło, bo wtedy ludzie się uczą, ale lepiej się uczyć na cudzych błędach, prawda, i taniej. Więc to jest bardzo duża wartość. W ogóle ja to polecam, żebyśmy wszystkim, którzy nas słuchają, żeby w momencie, kiedy doświadczają jakiejś trudności, porażki, kryzysu, żeby rozmawiać z innymi ludźmi, ale nie na podstawie wyrzygiwania z siebie tego kryzysu, jak to ja jestem biedna, zła i tak dalej, tylko czy inni nie doświadczyli czegoś innego i jak sobie z tym poradzili, co zrobili, jakie strategie wprowadzili, bo to jest właśnie nauka. No ja pamiętam, że ja sobie w ogóle zapewniłam bezpieczny start, no bo ja miałam tak zwany kredyt, małe dziecko, bardzo trudną sytuację osobistą, wtedy jeszcze z pierwszym mężem. No i też ja byłam tą osobą, która przynosiła pieniądz do domu. Pracowałam w korporacji, dużo zarabiałam. No i chcąc przejść na swoje, zapewniłam sobie bezpieczny start. Czyli ja już, taka moja decyzja i przygotowanie się do nowego trwała mniej więcej pół roku do roku, że zaczęła mi kiełkować w głowie, a potem zaczęłam to przenosić na papier. Zresztą uważam, że papier jest cudownym przyjacielem człowieka. A ponieważ też byłam bardzo dobrze wyszkolonym korpo człowiekiem, to też byłam dobrze przygotowana, bo też no, do zmiany pewnej potrzebne są nam jakieś kompetencje. Czasem mówimy, że idź, uwierz w siebie i dasz radę. No nie, trzeba się jeszcze zastanowić, co ja potrzebuję umieć, wiedzieć, gdzie się douczyć, no żeby był ten start prostszy. No więc ja miałam wiele kompetencji, które bardzo mi się przydały potem, no chociażby prowadzenie projektu, budżetowanie, no bo jako szef działu, no musiałam to robić, więc no ciągle, więc umiałam. Strategia marketingu i PR-u i to mi najbardziej pomogło w tym, żeby wypromować markę za 0 zł, za swój czas pracy, no to może nie za 0, ale no nie wydając żadnych pieniędzy, bo nie miałam tych pieniędzy. I też ja opracowałam sobie taką strategię 360 stopni, znowu z korporacji, że wiedziałam, że zacznę, że muszę się dostać do mediów, żeby było mi łatwiej wypromować inne rzeczy i zrobiłam cross-promocję wszystkiego. Czyli zaczęłam od Radia PIN, wtedy miałam program radiowy, od razu stworzyłam stronę internetową, strona internetowa odsyła do radia, radio odsyłało do strony, jeszcze wtedy nie było takich obostrzeń, że ktoś tam się zastanawiał, że Kozierowska odsyła do swojej strony. Zrobiłam szybko konferencję odsyłały i do radia i na stronę, więc
Potem zrobiłam konkurs Bizneswoman Roku, pierwszą edycję, i takim elementem spajającym był program telewizyjny, który chciałam mieć właśnie w kanale newsowo-biznesowym, takim właśnie wtedy na pewno postrzeganym jako męski, bo nie chciałam iść do kanału kobiecego przekornie właśnie, bo chciałam sukces kobiecy pokazywać w mediach męskich. I właściwie męskich, to znowu nazywanych pod stołem męskich, tak? Bo się mówiło, newsowo-biznesowy kanał, prawda? Ale tam było po prostu mało kobiet. I ja wiedziałam, że mam pół roku, oszczędzałam wcześniej pieniądze, żeby przez pół roku móc nie zarabiać, ale utrzymać możliwość opłacania wszystkich rachunków, kosztów i tak dalej. I miałam pół roku, gdzie musiałam zacząć zarabiać. I najtrudniejsze było dla mnie przesiąść się z fotela wielkiej pani dyrektor, która miała, nie wiem, 6 asystentek i wielki dział, i która mówiła, ty zrób to, tu zrób tamto, ty zadzwoń, ty coś tam, i która, uwaga, nigdy w życiu nie sprzedawała. I ja pamiętam, że ten strach przed akwizycją mój, to jest taki wstyd, bo my, popytałaś, dlaczego nie odnosimy często sukcesu, czy właściwie nie, że nie odnosimy, tylko co jest taką barierą. To jest takie poczucie wstydu, takie wbudowane, wiesz, w nasz trochę kręgosłup, można by rzec. To jest takie, no się gdzieś tam buduje w dzieciństwie, gdzie się porównują do kogoś, mówią, że to wstyd zrobić to, to wstyd zrobić tamto, to wstyd wciskać ludziom, bo to, wiesz, słyszysz od swoich rodziców, była to, nie wiem, Rainbow chodzili, sprzedawali, tam jakieś inna akwizycja była, to wstyd, prawda? Więc jakby ten wstyd nam towarzyszy od dziecka, my tego nie zauważamy w taki świadomy sposób, ale trochę tak, to jest tak jakby wstyd strzegu wartości rodowych, czyli u nas w rodzinie to wstyd być przedsiębiorcą, bo to złodzieje, u nas w rodzinie to wstyd to, u nas w rodzinie to wstyd nie mieć dziecka przed 30. I my tak potem chodzimy i nie wiemy, skąd to się gdzieś w nas bierze, ale ten taki toksyczny wstyd strasznie nam w życiu przeszkadza. I na pewno ja go miałam w tym aspekcie, bo moja mama jest lekarzem, mój ojciec informatykiem, więc u nas, że trzeba było mieć wykształcenie wyższe, no jeszcze wszyscy pracowali w budżetówce, więc w ogóle co to znaczy rzucić pracę w korporacji? Przecież to idioci rzucają pracę w korporacji. Ja pamiętam, że ja wręcz przestałam przez jakiś czas mówić rodzicom o swoich planach, bo oni się łapali za głowę i był ten wstyd. No. Więc ja pamiętam, że ogromną barierą było dla mnie przemóc się i sprzedawać, czyli pozyskać sponsorów na swoje projekty. I nie byłam przeszkolona ze sprzedaży. Dziś wiem, że mniej więcej 10 rozmów, jak jedna z nich, czy w efekcie dwie, można zmonetyzować, no to jest super, to jest już sukces. A wtedy się karałaś za to. Wtedy karałam się za każdą i płakałam, że już więcej nie zadzwonię. Jeszcze, no było to bardzo trudne. Natomiast ta moja taka wytrwałość spowodowała, że po prostu zaczęłam, to przeczytałam potem jakąś książkę, jak oddzielać ludzi od problemu, bo to było też istotne, że to nie, że ktoś odmawia mi jako Oldze Kozierowskiej, tylko ktoś odmawia współpracy przy takim projekcie. Jeszcze musimy pamiętać o tym, że jak ja zaczynałam, to był 2008, tam początek 2009 roku, to nie był to boom na kobiece organizacje. No to wszyscy się pukali w głowę trochę, jak ja przychodziłam i mówiłam, że ja bym chciała taki program albo taką rzecz zrobić, albo że taki konkurs jest, żeby to sponsorować. Boom to jest dziś. A wtedy było bardzo trudno. Ale pamiętam, też miałam takie cudowne spotkanie w TVN24 właśnie z Adamem Pieczyńskim, i on tak siedział, słuchał tego, co tam mówię. Ja taka byłam strasznie nakręcona. I on do mnie mówi, pani Olgo, mówi, czemu pani chce tak koniecznie do TVN24? Ja mówię, bo ja nie chcę w programie kobiecym, bo tam są kobiety, ale ja chcę tutaj pokazywać sukces kobiet. I on tak się patrzył, nie patrzył, mówi, tak, mówi, pani jest taka zdeterminowana, no, że dam pani szansę. I pamiętam, że tak się właśnie uśmiechał i rzeczywiście dał mi szansę i ten program był na antenie przez ponad 2 lata. Zobacz, zatrzymam cię na chwilę, bo złapię coś też dla tych, co słuchają, bo mówimy o tym, jak osiągać większy sukces. I ja teraz łapię, powiedz mi, czy to dobrze łapię, że właśnie ta, nie wiem, to takie przekonanie w to, co chcesz robić.
ogromnie ci pomaga osiągać sukces. Bo nawet, zobacz, ty teraz powiedziałaś, gdyby w tobie nie było tej takiej pasji do tego, że ty po prostu chcesz to zrobić, to pewnie byś tego nie dostała. No tak wiesz, jak pamiętam, Ewa Chodakowska kiedyś opowiadała, że właśnie w niej była taka ta pasja, jak chodziło i opowiada, że ona chce po prostu, żeby wszystkie Polki były takie fit. I jakby ta jej pasja otwierała wiele drzwi. Wiesz, to jest to, co zaraża innych. Jeżeli wierzysz w to, co sprzedajesz, to sprzedasz wszystko. I im bardziej jest to oczywiście naturalne i prawdziwe, no bo przecież dobry sprzedawca to sprzeda wszystko. I nieważne, czy on w to wierzy, czy nie, ale inni uwierzą, że on w to wierzy. Natomiast jeżeli sprzedajesz coś, co ty wytwarzasz, to choć oczywiście nie jest tak zawsze, bo często ja widzę wśród kobiet coś takiego, że ona to stworzyła i to jest naprawdę super, ale ma tak niskie poczucie własnej wartości, że właśnie wstydzi się o tym dobrze mówić. Ja nie mówię. I paradoks też polega na tym, że jak ona by miała sprzedać mnie, to sprzedałaby mnie super. Czyli w ogóle kogoś obcego. Ale jak ma sprzedać siebie, to już jest wyzwanie. No ja naprawdę ogromnie wierzyłam, to była, w tym była też wiesz, no, wielka misja, więc no... No właśnie. To na pewno. Inna sprawa, że też to, o czym mówiłyśmy wcześniej, o tym tak zwanym słowie, mnie też pasjonowało zawsze i dużo rzeczy oglądałam i czytałam o tym, jak mówić do ludzi. Pamiętaj też, że ja od dziecka byłam na scenie z tymi skrzypcami. A ze skrzypcami naprawdę jest trudniej niż z własnym głosem, bo tutaj ci się palec poci, tu szyja nie tak, tu za zimne palce. No naprawdę. A tu stoisz ze swoim głosem. Więc dla mnie tak zwane wystąpienie publiczne, bo to nie jest tylko jeden na wielu. Wystąpienie publiczne to teraz ja mam przed tobą. Wystąpienie publiczne to jest właśnie sprzedaż swojego projektu, produktu, usługi gdzieś na takiej rozmowie. I dlatego to fascynowanie słowem jest takie istotne. Natomiast ja naprawdę bardzo mocno wierzę, że owszem, możemy, że tak powiem, czepiać się tej misji, że ona czasami jest górnolotna. Ale bo właśnie może nie nazywajmy tego misją, bo to jest pasja w tym, co robisz. Jeżeli wierzysz mocno w to, co robisz, tak, to sprzedasz. I wiesz, jeżeli wierzę, że... Trzymam teraz uwaga długopis, bo mnie nie widzicie. Jeżeli wierzę, że ten oto plastikowy długopis jest najlepszym długopisem, którym podpiszesz najlepsze kontrakty, bo on ma w sobie jeszcze moc psyche, to ja ci go sprzedam. Po prostu. To ja ci go sprzedam i zapłacisz za niego nie złoty 20, bo pewnie tyle jest wart, tylko zapłacisz za niego 12 zł, bo tym długopisem podpiszesz najważniejsze kontrakty. Czyli jakby wracając do tego też takiego sukcesu swojego, to musisz bardzo mocno jednak wierzyć tutaj w siebie, nie? Jakby po co ty w ogóle oferujesz to, co oferujesz, nie? Co sprzedajesz? To jest częste pytanie, które ja zadaję podczas moich warsztatów sprowadzania biznesu. I to jest, ja jestem też mentorem w wielu startupowych programach i to jest niezwykłe, że 90% ludzi, z którymi mam do czynienia, nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A to jest podstawowe pytanie, jak prowadzimy biznes. Co tak naprawdę sprzedajesz w rozumieniu? Jaką potrzebę spełniasz? Czyją? I czy wiesz, czy do dobrej grupy dotarłaś? A drugie, ewentualnie, jaki problem rozwiązujesz? Czyli jeżeli ja produkuję te długopisy, wróćmy do tych długopisów, no to jak się pytam kogoś, co ty sprzedajesz? No długopisy. Nie, to nie jest to, co ty sprzedajesz. Ja, wracając do tego długopisu, sprzedaję ci możliwość podpisania najlepszych kontraktów najlepszym tuszem. Magię, którą niesie ten długopis magię, ze sobą. Musimy się zastanowić o tym. Nie sprzedajesz usługi fotograficznej. Sprzedajesz na przykład twoją urodę zatrzymaną w czasie. Musimy pamiętać, że podejść do tego jako marketerzy z jednej strony, a z drugiej strony zastanowić się, no dobrze, jeżeli też sprzedaję usługę fotograficzną, to jakiej usługi nie ma? Kiedyś, nie wiem, nie było fotografii dla dzieci. No ktoś to odkrył, zrobił, prawda? Jedna pani zrobiła na tym fortunę, robiąc zdjęcia dzieciom, prawda? W różnych, takim malutkim, prawda? W różnych sytuacjach. Więc pamiętajmy, żeby poszukać tego nie do tak zwanego czerwonego oceanu, gdzie jest mnóstwo krwi, tylko do blue ocean. Czyli co ja mogę, mając te umiejętności, że jestem na przykład dobrym fotografikiem, no to jak fotografuję wszystko, no to nie jestem specem od czegoś. I będzie to trudno sprzedać. Natomiast ciekawe jest to, że to, o czym mówisz, jakby szukanie tego swojego unikatowego, takiego, no, tej rzeczy, którą masz do sprzedania, nie musi się odnosić tylko i wyłącznie do biznesu, który prowadzisz. Ale jak pracujesz na etacie, to dokładnie tak samo możesz na siebie popatrzeć, prawda? No to już jest w ogóle obszar wielkiej trudności, bo ja często pracując z kobietami liderkami,
w korporacjach, bo mamy takie programy Liderka Pro, chociażby, czy Diversity Pro, gdzie pracujemy z mężczyznami i kobietami, to niezwykle tam zapomina się o sobie. Niezwykle, szczególnie właśnie panie, nie myślą o sobie jako marce. Bo każdy Kowalski, Kowalska to marka. Nieważne, czy pracuje dla takiej wielkiej korporacji i cudownej marki typu Google, czy innej, ale pamiętać o sobie, spisywać swoje osiągnięcia co miesiąc, żeby nie było potem, jak to mówi mój mały syn, afery, jak nas zwalniają, albo jak czujemy jakiś lęk, że może to nastąpić, że nagle nie wiemy, co wpisać do swojego CV, bo nie pamiętamy. Spisujmy to. Nauczmy się zauważać te nasze małe osiągnięcia i małe sukcesy, a nie tylko myśleć, że sukces to nie wiadomo co. I kolejna rzecz, to jest, uważam, że narzędzie must dla każdej osoby pracującej, czy w korporacji, czy we własnym biznesie, ale w korporacji szczególnie nacisnę na to. To jest tak zwany elevator pitch, czyli 20 sekund, czy 30 sekund o mnie, o tym, co jest we mnie unikatowe. Dlaczego warto ze mną pracować? Co ja takiego daję? Co ja daję? I to jest właśnie ten talent. I znowu nie szukanie, że ja jestem najlepszą księgową, bo umiem obsługiwać Excela. Nie, to nie jest twój talent. Przełóż to na talent. Czyli nie wiem, marketer. Umiem robić super eventy, albo wielkie eventy, albo niezapomniane eventy za małe pieniądze. To jest talent. Umiem rozwiązywać konflikty, nie wiem, pracuję w dziale obsługi klienta, umiem tak odebrać telefon i poprowadzić rozmowę, że z agresywnego klienta staje się ktoś naszym PR-owcem, ambasadorem na zewnątrz. To jest talent. Więc tak na siebie popatrzeć i znowu wracam, popytać innych, bo mówię, że to, podkreślam, że to, co jest naszym talentem, takim naturalnym, jest często przez nas niezauważone albo niedowartościowane, dlatego że jest dla nas co jakie naturalne. Tak. Więc popytać innych ludzi. Natomiast zobacz, jak mówiliśmy o tej definicji sukcesu, mówiłaś, dziecko ma inną definicję, tak? Bo dziecko to się uczysz chodzić i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest o tyle spójne w każdej definicji tego sukcesu, że to jest za każdym razem wypychanie się ze strefy komfortu. Robienie coś więcej, niż ci się wydaje, że potrafisz. I robię takie fenomenalne ćwiczenie. To jest droga do osiągnięcia sukcesu. Tak, ale wiesz co, robię takie fenomenalne ćwiczenie, które mnie fascynuje. I powiedz, co ty o tym sądzisz? I jak sobie z tym poradzić? Patrz, dzielę grupę na dwie grupy. I jakby są w osobnych pomieszczeniach. I jedna grupa ma za zadanie przejść przez taką linię, to się nazywa projekt pętla czasu, jako cały zespół w czasie jak najszybszym. I takim definiuję, macie 10 minut, żeby jako grupa wymyślić, jak przejść przez to jak najszybciej. Z drugą grupą zostaje. I mówię, słuchajcie, zadanie dokładnie polega na tym samym, musicie przejść przez tą pętlę czasu jako zespół w ciągu, i tam na przykład mówię 3 sekundy. To jest tak trudne, to jest w ogóle prawie niemożliwe. I co się dzieje? Słuchaj, po 10 minutach przychodzą obie grupy i mierzymy im czas. I się okazuje, że ta grupa, której powiedziałam, zróbcie to jak najszybciej, osiągają na przykład 7 sekund, a grupa, której powiedziałam 3 sekundy, nie osiąga tych 3 sekund, ale robi to na przykład 4,50. I dla mnie to jest, wiesz co, fenomenalne, jakby co ja pokazuję, że z natury jako ludzie jesteśmy leniwi. Czyli jakby jak sobie powiemy jak najszybciej, to i tak osiągamy te 7 sekund, a się okazuje, że jest w nas potencjał na 4, tam 50. I że jakby jako sami z natury rzadko kiedy wypychamy się tak świadomie ze strefy komfortu. I teraz pytanie jest właśnie, skąd wiesz, czy jesteś teraz w strefie komfortu, czy tak naprawdę masz w sobie dużo większy potencjał i mogłabyś dużo więcej osiągnąć. Bo dla mnie to jest trochę taka definicja sukcesu, która jest związana z tym, żebyś wychodził i wychodził poza swoją tą strefę komfortu i w pełni wykorzystywał ten swój potencjał. Ja naprawdę uważam, że ludzie mogliby osiągać dużo więcej. Co ty o tym myślisz? Ja myślę, że jakby postawienie przed kimś wyzwania, no to jest na pewno motywujące. Bo to, co zrobiłaś przy pętli czasu, postawiłaś przed ludźmi wyzwanie. Tylko ponieważ jednym dałaś więcej czasu, drugim o wiele mniej czasu. Nie, zobacz, czasu tam tyle samo. 10 minut mieli na praktykowanie. Tylko tym powiedziałam, zróbcie to jak najszybciej. I to oni podjęli decyzję. No tak, ale bo nie określiłaś. A z drugich challenge'owałaś bardziej. Więc mówię o tym, tak, że tamci chcieli się zmieścić w określonym czasie, czyli udowodnić ci, że się zmieszczą. No, powiedzmy, prawie się zmieścili. A drudzy stwierdzili, no jak najszybszym czasie, no to jest to niedookreślone. I teraz jak jest niedookreślone, no to jest od razu znowu dyspensa na to, żeby nie zrobić tego w czasie 3 sekund. Tylko oni jako grupa kolektywnie wybrali sobie bardziej komfortową formułę dotarcia do celu. I teraz
Ja uwielbiam zresztą, to jest tutaj mój przyjaciel, ale też dla mnie idol motywacji, to jest Miłosz Brzeziński. I on, bardzo polecam zresztą jego książki. I on zawsze mówi o motywacji w ten sposób, że jeżeli w ogóle większość ludzi jest motywowanych lękiem, jeżeli się popatrzysz naokoło. Czyli w momencie, kiedy jest nam okej, i to jest, teraz już będzie moja opinia, że ja uważam, że największym wrogiem sięgania po więcej jest akceptacja przeciętności. Czyli mam dobrą pracę, mam mieszkanie, no nie wiem, wyjeżdżam 2 razy do roku na wakacje, a potencjał mam ogromny. Mogłabym, nie wiem, prezydentem zostać. Ale po co? Akceptuję swoje go with the flow. Jest okej. Okay. Wstaję, wychodzę. I teraz uwaga. Może i mogłabym mieć fajniejszą pracę, bo tak średnio ją lubię, no ale ona jest. Dostaję pieniądze co miesiąc, takie same. Wszystko jest takie przewidywalne, bezpieczne. Czyli właściwie wróbel w garści. I teraz wystarczy, że przychodzi jakaś zmiana, nie że mnie zwalniają albo, tylko zaczynam się bać. Momentalnie czuję się zmotywowana, żeby wysłać swoje CV do innych firm, żeby zabezpieczyć swoje tyły. Tyle, że w panice, szczególnie jak zwalniają nas z pracy i potem wysyłamy CV gdziekolwiek popadnie, to nie znajdziemy pracy swoich marzeń. I to jest to, co Miłosz pisał w swojej książce, że jego babcia nie zastanawiała się nad tym, czy ona jest na tyle zmotywowana, żeby wstać rano i nakarmić kury. No bo gdyby nie wstała i nie nakarmiła kur, no to kury by nie przeżyły, prawda? Nie byłoby kury, nie byłoby jajek, nie byłoby co jeść. Więc zobacz, jakie to jest triki, tak? Że w momencie, kiedy tracimy pracę, to nie zastanawiamy się, czy czuję się na tyle zmotywowana, żeby dzisiaj wysłać swoje CV. Tylko wstaję i wysyłam. To jest tak samo ze zdrowiem. Tak, to nie dbam o zdrowie, no po co, ale coś się psuje, to od razu jestem zmotywowana, żeby o to zadbać. I to jest ta nasza pułapka życiowa. Że tak. My nie wykorzystujemy swojego potencjału. Kiedyś czytałam taką śmieszną książkę, że jeżeli podziwiasz kogoś, kto jest prezesem wielkiej organizacji, to postaw to sobie za cel. Super. Żeby sięgać ponad swój potencjał. Super. To właśnie wyżej, tak, wiesz? Powiedziałaś mi o 2 rzeczach właśnie, które od razu mi się nasuwają. Na przykład jedno z ćwiczeń coachingowych, które się robi, to każe się komuś ocenić, na przykład w skali od 1 do 10, załóżmy obecną pracę. Jak wychodzi 6, to wiesz, że jesteś w tarapatach, bo 6 nie jest na tyle złe, żeby się ruszyć, tak? Ale nie jest 10, jest najgorsze, tak. Jedno z ćwiczeń, które się robi, to jakby się buduje frustrację, nie? Jakby, bo jak nie ma frustracji, to nie ma akcji. Frustracja jest początkiem akcji. I teraz druga rzecz, tak jak powiedziałaś, jak widzisz prezesa, którego podziwiasz, postaw sobie to za cel. To dużo się o tym mówi, nie porównuj się. Ale ja powiem przewrotnie, że to porównywanie może mieć taki efekt bardzo motywujący, nie sądzisz? No tak, tylko że to jest wtedy taka trochę motywacja negatywna, znowu na tym wstydzie toksycznym. Albo na tym lęku, tak. Czyli, ale może też być taka, czyli udowodnię wam, że mogę. Dlatego warto też często, co też nie jest polskie, bo mówi się nie mów o swoich pomysłach, bo ci ukradną, albo w ogóle nie mów, to ja uważam, że trzeba mówić, bo wtedy nas inni rozliczają i motywują nas. Zaczynamy się wstydzić. Na przykład jeżeli mówimy, jestem od jutra, prosta rzecz, na diecie. To jeżeli oświadczyłam to moim wszystkim koleżankom, to nie zeżrę przy nich pączka na następnym spotkaniu, no bo przecież im to oświadczyłam, prawda? I to jest tak samo, jak, nie wiem, zmieniam pracę, no to potem na każdym spotkaniu towarzyskim będą się ludzie pytają, no to co, już zmieniłaś tę pracę, założyłaś tę firmę, a coś poszłaś, prawda? Więc takie ogłaszanie swojego planu innym często powoduje to, że trzymamy się w jakichś ryzach. To też dlatego też, jak idziemy ćwiczyć, to tak jak ja jestem beznadziejna w sportach. W tym sensie, że nie jestem w stanie, tak jak we wszystkim innym, naprawdę jestem wytrwała tam, gdzie czuję swoją pasję. Tak wiem, że powinnam uprawiać jakiś sport dla zdrowia psychicznego, tak? Bo akurat Bozia dała chudość, jak to się mówi, w genach. No i ja wiem, że ja potrzebuję trenera. Czyli ja potrzebuję bat nad głową, żeby ten trener mnie tam, no to dobra, to się umawiamy i ja dotrzymuję tych terminów, przychodzę właściwie, czyli jestem w jakichś ramach. I te ramy często powodują właśnie, że chcemy, jakby ta druga osoba, wpływ tej drugiej osoby, czy na przykład jak zaczynamy się odchudzać w grupie, to jest na czym też Gaca zrobił super biznes, że ludzie się nawzajem wspierają, bo w grupie raźniej, po prostu. Natomiast wracając do, właściwie kiedyś miałam rozmowę z Miłoszem na ten temat i on tak mówi, że po prostu niektórzy ludzie, jak im się nie chce, po prostu.
I czego by nie zrobili, to im się nie chce. I chodzą na te wielkie motywacyjne przemowy, na których jest fajna energia, bo myślą, że ktoś tam im da w pigułce receptę na szczęście. I nasłucha się tam, że będzie wizualizował, coś sobie spisze, nie wiem, dziennik coachingowy poprowadzi i będzie wielkim specem. I potem mamy do czynienia z rzeszami frustratów, bo on siedział, wizualizował, czy siedziała, wizualizowała i nic się w życiu nie zmieniło. Bo uwaga, sukces to krew, pot i łzy. No i nie ma tak, że to jest tylko radość, że jest cudownie. Jest trudno. Tak jak powiedziałaś, trzeba wielokrotnie wychodzić ze swojej strefy komfortu. I nie na tyle, że tylko wstać, bo nie wiem, nie umiem chodzić, jako dziś to się przewrócę parę razy, ale tam mamusia podniesie, pomoże i przejdę. Czasem naprawdę trzeba się błotem ubrudzić. No właśnie. I teraz tak jak ci wcześniej zadałam to pytanie o tym, jak ty budowałaś ten twój sukces i o tych trudnościach, dlatego że moją misją takiej pracy z ludźmi jest właśnie żyj prawdziwie, żyj odważnie. I czasami chodzi o to, że budujemy ludziom takie obrazy, jak jest w ogóle super, a nikt nie mówi o tym właśnie, tak jak mówisz, o tym pocie i o tych łzach. I pamiętam, jak Martyna Wojciechowska, jak urodziła dziecko i jako jedna z pierwszych mówiła o tej depresji poporodowej. Mówiła, że to wcale nie jest tak fajnie być matką, że musisz, że tak powiem, w dużej mierze zarzucić siebie. I to był podobny okres, kiedy ja zostałam mamą. I ja czułam taką ulgę, że ktoś w końcu nazywa to prawdziwie. Mówi, że nie zawsze jest super, nie? I ja mam taką samą misję związaną właśnie z tym, że jak ktoś opowiada o sukcesie, tak? To żeby też powiedział, że sorry, ale na ten sukces musisz zapracować. Musisz właśnie, że tak powiem, czasami nie lubić robić tego, co musisz robić, nie? Gdybyś ty powiedziała na przykład z twojej perspektywy o takich trzech największych trudnościach, z którymi musiałaś się zmierzyć, jak budować swój sukces, co byś wymieniła? No pierwsza rzecz, no to jak zaczynałam budować, to że właśnie musiałam zejść z piedestału i być wszystkim. Być kurierem, panią dyrektor, panią prezes, sprzedawcą, dział obsługi klienta, wszystkim. I to jest bardzo trudne, bo to jest bardzo dużo pracy i to, co też było na początku, bo ja też na początku dublowałam pracę, to, no to są te wybory, jak na przykład wspomniałaś o macierzyństwie, że to nie jest tak, że tak płyniesz, tak idyllicznie wygląda. Nie, pracujesz po prostu po 20 czasem godzin dziennie na początku. 16. Więc masz dziecko u nogi, ktoś ci mówi, właśnie ci ludzie, którzy tak patrzą i te, nie wiem, czasem naprawdę irytują mnie mamusie siedzące w domu z dziećmi, które tak naprawdę siedzą, bo nie mają na siebie pomysłu, ale uwaga, co robią, bo te, które są zadowolone, mnie nie irytują. Irytują mnie te, które chodzą i obgadują inne kobiety i przyklejają etykiety innym, którym się chce, które osiągają sukcesy i które coś robią, a jednocześnie po jakimś czasie mają troje dzieci, tak jak ja, i są naprawdę fajnymi mamami. I to mnie wtedy irytuje. I ja pamiętam, że ja z takim hejtem swoich koleżanek się niektórych spotykałam, które właśnie siedziały w domu. I to było też paradoksalnie śmieszne, bo ilość krzyków, jakie słyszałam na te biedne dzieci, bo one były zirytowane, że siedzą w domu, ale jednocześnie przyklejanie mi etykietek, zobacz, ta kozierowska to taka po trupach do kariery, tutaj beznadziejna matka, Boże, jak można z taką żyć, biedne to dziecko i takie biadolenie. I parę razy to nawet usłyszałam niechcący, bo po prostu nie widziały, że za nimi stoję, albo że stoję za płotem tak zwanym. I to pamiętam, mnie tak bolało, tak strasznie to przeżywałam. I dlatego też o tym mówię, żeby się, bo my naprawdę potrafimy być jako kobiety okrutne. I my tak się szczycimy naszą empatią, a jak ona przechodzi na drugą stronę, to staje się strasznym narzędziem, bo my wiemy, co boli. Aha, no. I my nie walczymy z otwartą przyłbicą, tylko my tworzymy co? Grupę nienawiści innej kobiety, która, uwaga, tak naprawdę nie zrobiła nam krzywdy, ale budzi w nas jakieś kompleksy. Czyli na przykład odchudzałyśmy się całe życie i koleżanka mówi, że się odchudza, ale to naprawdę my mamy z tym problem, to będziemy ciągle jej wytykać. Albo z inną ją obgadywać. Zobacz, ta powiedziała Baśka, że się odchudza, ale zobacz, jaki uda przytył, albo jaki celulit, albo odchudziła się, ale zobacz, ile ma zmarszczek. No tak, więc popatrzmy trochę na siebie. I pamiętam, że to też było bardzo trudne, bo ja sobie kiedyś napisałam nad łóżkiem swoją afirmację, że budziłam się. I któraś z moich koleżanek, zresztą to też jest kolejna rzecz, że musimy się przygotować na to, że jak zmieniamy się zupełnie i zmieniamy się też duchowo, bo ja też zaczęłam bardzo dużą pracę nad swoim wnętrzem. Wtedy to się zbiegło. To zmienia się towarzystwo. Po prostu. Ci najbliżsi oczywiście, najbliższe nasze przyjaciółki, przyjaciele zostają, ale takie nasze, powiedzmy, zabawowe towarzystwo naprawdę się zmienia. I pamiętam, jakim to było, ta moja afirmacja nad łóżkiem, jakim była tematem szyderstwa podczas różnych spotkań. I wtedy
Ja wtedy o wiele bardziej przejmowałam się tym, co ludzie powiedzą. I naprawdę miałam poczucie, że jestem złą matką. I to poczucie we mnie, bo tu zaczęłaś mówić o Martynie, jakby to poczucie i ten taki hejt tych tradycyjnego podejścia do życia i takiego wsadzania kobiety w określone ramy, że ona ma urodzić dzieci, ma siedzieć przynajmniej 3 lata w domu, nie tam o karierze myśleć i do kościoła chodzić. No. Więc i to było bardzo trudne. Ja o tym specjalnie mówię, bo wiele kobiet się z tym spotyka. I też spotyka się potem z tym, no bo nie wiem, mąż słyszy to od matki, teściowej, od ojca, teścia, od znajomych. I mówią, tak, i ty teraz co? I ty teraz się dzieckiem zajmiesz, bo ona karierę robi? No wiesz, ja mogę mówić tutaj, nie wiem, będąc w środowisku, powiedzmy, takim wyemancypowanym, że mężczyźni tutaj na tacierzyńskie chodzą i tak dalej. Mogę taką idyllę szerzyć, ale jeżeli spojrzymy na całą Polskę, to jaka teraz jest narracja wobec kobiet? Siedź w domu, rudź dzieci, korzystaj z 500+, i tyle. I michę podaj, bo dobra żona to michę podaj, jak mąż przychodzi ciepłą. No, a gdzie jesteśmy my? Gdzie są nasze marzenia? Gdzie są nasze aspiracje? I to był największy, to ja uważam, że była największa rzecz do przejścia i przepracowania i tak zwanego puszczenia tego, żebym ja sobie pozwoliła na sukces. Sobie jako kobiecie, sobie jako matce. To było najtrudniejsze. Żeby się zaakceptować, żeby nie słuchać innych i żeby pójść pod prąd stereotypom. Po prostu. Pięknie powiedziane. Patrząc na czas, będziemy pewnie już kończyć. Miałam ci powiedzieć, czy masz jakąś radę, ale chyba ją właśnie dałaś na koniec. Myślę, że to dla wielu kobiet, że to jest największa bariera. Wybór serca i to jest po prostu coś ogromnego. Dlatego proponuję nie wybierać, tylko pogodzić. Bo da się to pogodzić. I nigdy nie jest w życiu tak, że możesz wszystko mieć naraz. Więc gdzieś czasem trzeba odpuścić, ale nie siebie, podkreślam, nie siebie. Bo tak samo facet jest ojcem, jak ty jesteś matką i nic mu się nie stanie, jak pójdzie na 2 godziny na spacer z dzieckiem. Nic mu się nie stanie, jak się bardziej zaangażuje. Nic mu się nie stanie, jak podzieli z tobą obowiązki, bo jeżeli ty przynosisz pieniądze do domu i on przynosi pieniądze do domu, a często uważaj, ty przynosisz większe, to dlaczego ty masz harować w pracy, a potem harować w domu? Co to za prawda życiowa. Co to za sprawiedliwość? A ciekawe jest to, bo może być część osób, która nas słucha, która nawet jeszcze dzieci nie ma, ale pamiętam jak Sheryl Sandberg, która napisała też tą książkę Włączcie do gry, opowiadała między innymi o tym, że kobiety zanim nawet mają rodziny, już wtedy zaczynają się blokować w swojej karierze, bo mówią, ja nie chcę iść na szczyt, bo ja kiedyś chcę mieć rodzinę. W związku z tym ja już teraz, że tak mówię, się tam nie wybieram, bo ja później nie chcę cierpieć jakby tego czasu powiem wyrywać. Coś, wydaje mi się istotnego, że po pierwsze dzieci, dziewczyny dodają wam siły. Więc to nie jest tak, że wy musicie gdzieś te dzieci zaplanować konkretnie i że one wam przeszkodzą w karierze. Mogą w pewnym sensie gdzieś zwolnić, ale pamiętajcie o mojej historii nawigacji, że do Krakowa możecie dojechać przez Gdańsk albo do Gdańska przez Kraków, niekoniecznie z Warszawy do Gdańska od razu. Macierzyński też jest fajnym momentem, kiedy możecie porozwijać jakieś swoje pasje, zrobić inne kursy, zastanowić się, czy nie chcecie założyć własnej firmy, bo to jest naprawdę taki czas, ja patrzę po dziewczynach, że to jest czas, kiedy dostają jakieś takiej siły. Ja patrzę po sobie. Naprawdę dzieci dały dużo siły i sprawczości. I dużo też takiej więcej determinacji do tego, żeby dowieść pieniądz właśnie. I myślę, że to jest też taki plus. I następna rzecz. Nie myślcie, że jest łatwiej pracować, jak jesteście na niższym stanowisku. Jest trudniej, bo zależycie od kogoś. A odpowiedzialność to też władza. W tym sensie, że im wyżej będziecie, tym macie więcej ludzi do zdelegowania im rzeczy, a jak pracujecie w fajnej organizacji, to macie na przykład elastyczny dzień pracy, możecie pracować z domu, możecie pracować w elastycznych godzinach i tak dalej, więc wspinajcie się wyżej, bo wyżej po prostu wy decydujecie. Wy macie, jakby wy decydujecie, wy jesteście zdecydowanie w większym obszarze paniami własnego czasu, a nie na stanowisku specjalisty czy niższego kierownika. Super. Dziękuję ci bardzo ogromnie, Olga, za twój czas, za fenomenalne tutaj rady i podzielenie się tym doświadczeniem.
Trzymam ogromne kciuki, wiesz, za dalsze powodzenie, wiesz, sukces z Pisaną Szminką, za te akcje, które robisz i raz jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A już za tydzień zapraszam Cię do wysłuchania podcastu numer 24, gdzie wspólnie z Magdaleną Smolarską będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy być talentem w firmie i mieć silną pozycję na rynku pracy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od tego, aby wiedzieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia, aby wiedzieć, jak chcemy żyć. I co zawsze podkreślam, nigdy nie jest za późno w naszym życiu, aby zatrzymać się i określić naszą drogę raz jeszcze. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, przygotowałam dla Ciebie kurs online Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. Jeśli natomiast potrzebujesz wsparcia z mojej strony w realizacji tej Twojej drogi, w życiu prawdziwym i odważnym, to gorąco zapraszam Cię do programu coachingowo-mentoringowego, o którym też przeczytasz na stronie www.elakrokosz.pl.